już na podsumowanie tego krótkiego przeglądu, co działo się podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku, chciałem wam tak szybko powiedzieć, czym ten festiwal różni się od innych festiwali fantastyki, konwentów. Otóż przede wszystkim podczas tego festiwalu łódzkiego mamy do czynienia z takimi naprawdę topowymi, światowymi nazwiskami komiksowymi. Dużo fajnych osób przyjeżdża na inne konwenty, festiwale w Polsce, ale tu mamy naprawdę ich dużo pod dostatkiem i są to takie najwyższego topu nazwiska. Dodatkowo program, jeżeli porównamy chociażby do takiego Pyrkonu, nie jest tak obszerny, ale jest poświęcony tylko i wyłącznie komiksom, więc tak naprawdę wydaje mi się, na oko godzin komiksowych mamy zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o gry podczas MFKiG, uważam, że to jest taki dodatek, który mnie zupełnie nie zainteresował. Całkowicie go olałem. Uważam, że jest dość ubogi jeszcze na tę chwilę, no natomiast ma przyciągnąć na imprezę osoby, które być może komiksu za bardzo nie znają, za to lubią gry, no i może uda się je wciągnąć. Jestem ciekaw, czy byliście na festiwalu w Łodzi w tym roku. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach, jak wam się podobało, co było dla was najfajniejsze. No i zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki, cześć! Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy, mamy nadzieję, że wam się podobało.